Proszę Państwa, dzisiaj sobota, no nie bardzo, to są te aktualności dnia. Żeby tak były aktualności dnia, jak na zawołanie, to nie można tego powiedzieć. Nie ma nic tutaj na zawołanie, proszę Państwa. W systemie, proszę Państwa, gdy baba jest nieposłuszna, ludzie są sobie nieposłuszni, a tylko Jezus Chrystus był posłuszny Jahwe, był posłuszny swojemu Ojcu, Ojcu Jehowie, o którym wszyscy zapomnieli, tylko Ojca sobie zmienili, Państwo zobaczą. Ojca sobie zmienili, tak jak dziecko. Chłopczyk uciekł i ma co sekundę nowego ojca. No, lepiej takiego, co ma pieniądze, to wtedy to się jeszcze liczy, prawda? Abba Ojcze, Abba Ojcze. Jezus powiedział, abyście nikogo na ziemi nie nazywali ojcem swoim, bo jeden jest ojciec ten wasz w niebie. A wy wszyscy braćmi jesteście. Proszę Państwa, ludzie właśnie to odwrotnie robią i nazywają człowieka ojcem swoim. No co innego jak rodzony, ale w sensie kultu to nie warto, bo to jest ryzyko, żeby, proszę Państwa, tylko Bogu cześć oddawać, tylko Jahwe. Zawsze Żydzi mieli Boga Jahwe, oddawali cześć Jahwe. Przecież Jahwe się nie zmienia, przecież Bóg jest wciąż ten sam. Ludzie zmieniają swoje poglądy, religie i sami się zmieniają, jak chorągiewka na wietrze, a o Jahwe no nie ma nic, niczego tam takiego, to by ulegało zmianie. U Jahwe się nic nie zmienia, a u ludzi się zmienia, gdy nadaje nasze radio. Ale że w ogóle to KFM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langston, Extra. Także proszę być z nami, u nas super komentarze w Radiu Conchita, u nas super wiadomości na bazie najświeższych właśnie informacji. Gazet, gwiazdy, ofiary przemocy seksualnej przerywają milczenie, dostawały propozycje, rola za seks. No i teraz wszystko wychodzi, ale przecież, proszę Państwa, wiadomo, że człowiek kombinuje, człowiek kombinował i kombinował będzie. Także wymuszanie, mobbing, stalking i haracze. Na żurawiu polskie sracze. Proszę Państwa, tutaj się buduje, to przecież też jak była wichura, to z czwartego piętra spadł sracz. No, z zawartością, Także nie warto tak łazić, chodzić. Bo przecież łazuka, gdyby to był, może by połaził, ale on jest gruby i mogłoby na niego spaść, bo on by mógł nie uciec. No, radio Konczyka. Polacy pokonali terrorystów. Polska flaga nad zdobytą stolicą Państwa Islamskiego. Polscy żołnierze wyzwalają Syrię z rąk Państwa Islamskiego. Niemal cały świat obiegło zdjęcie wojskowego z flagą biało-czerwoną nad zdobytą stolicą ISIS w Rakce. Dokonać tego mieli polscy żołnierze wchodzący w skład grupy Gniew Eufratu. Bitwa o miasto trwała od kilku miesięcy. No to ciekawe. Czyli Polacy pokonali terrorystów. Tutaj jest kraj taki religijny, kościelny w Warszawie, bo cerkwi nie ma żadnych organów, zastrzegam. Tylko śpiew, czyste głosy, głosy ludzkie.
siostry. Tak, bracia i siostry. Właśnie. Przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II módlmy się za papieża Franciszka, obecnego pośród nas księdza arcybiskupa Salvatore Pennacchio. Salvatore. Za wszystkich biskupów, tak, kapłanów i diakonów. Tak, żeby to było szczere, chociaż to więc jeszcze Jahwe wysłuchał, ale jak oni w ogóle Boga Jahwe nie chcą uznać, to choćbyście mnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, Biblia mówi, bo na waszych rękach pełno jest krwi, obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie złe uczynki sprzed mojego oblicza. Przez wstawiennictwo proszę świętego Gerarda Majeli oraz... Proszę państwa, co będziemy tutaj mówić? Przecież wiadomo, że owoce są takie, jakie są. Owoce, ludzie wychodzą ze mszy, ludzie wychodzą z kościoła katolickiego, ludzie wychodzą z kościoła rzymskokatolickiego. I co? Proszę państwa, wszędzie ludzie są tacy sami. O, tutaj Rysio. Proszę państwa, przecież to jest buntownik, to jest rozbójnik, to jest po prostu awanturnik. Co my tu będziemy opowiadać? Człowiek, który chodzi na mszę, chodzi do kościoła, należy do kościoła, jest typowy katolik. O czym my tutaj będziemy mówić? Proszę państwa. Jak tu na budowie wrzeszczą, jak tu krzyczą, jakie słowa. Są skłonni się nieraz pobić. Kto to jest? No, wychodzą ze mszy. Owoce kościoła katolickiego. No, jakie mamy owoce kościoła katolickiego tu w Warszawie? Przecież, proszę państwa, jeżeli świadek Jehowy pokaże Biblię, to za to, że świadek Jehowy pokaże Biblię, no to może dostać wszczękę za to. Od kogo? No od tego, kto idzie ze mszy z kościoła katolickiego. Przecież oni nie mają zielonego pojęcia na temat Pisma Świętego. Ci, którzy mają jakiekolwiek pojęcie, to mają pojęcie na temat Pisma Świętego, które uległo zmianie. Dokonano wielu przeróbek, opatrzono gwiazdkami i masz ty to tak rozumieć, a nie inaczej. Prośmy o łaski i środki materialne potrzebne do ich utrzymania i rozwoju. Ojejko. Wysłuchaj je za przemożnym pośrednictwem Jezusa, Twojego Syna, jednego odkupiciela człowieka, który żyje i króluje na wieki wieków. Do ołtarza przychodzi procesja z darami. Jako wyraz wdzięczności za
przewodniczenie tej Eucharystii, tej uroczystości od naszego liturgicznego zgromadzenia i wszystkich z nami łączących się w modlitwie i tworzeniu dzieł nowej ewangelizacji powstałych przy Radiu Maryja. Młodzież akademicka przynosi księdzu arcybiskupowi Salvatore Pennacchio, nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce, ikonę Matki Bożej wykonaną ze srebra. Album 25-lecia Radia Maryja, pierwszy egzemplarz płyty z muzyką prezentującą organy, które przed chwilą zostały poświęcone przez księdza arcybiskupa, oraz kwiaty. Studenci pierwszego roku przynoszą indeksy, prosząc, by Bóg pobłogosławił lata ich formacji intelektualnej i duchowej. Absolwenci studiów licencjackich przynoszą pracę dyplomową, owoc wytężonej pracy u boku mistrzów. Absolwenci studiów magisterskich przynoszą różańce w formie obrączek, które pobłogosławione będą im przypominały o wartościach najwyższych wpisanych w hasło uczelni. Fides, ratio, et patria. Fides, fides, eleison. Wino i woda. Fides. Fides eleison. By ludzie się zmienili, to wiesz, to tylko na pokaz się robi, dla kogoś, aby ludzie widzieli, no to samo, co i w czasie faryzeuszy, w pierwszym wieku, no i zabili Jezusa wtedy przecież, no. System uznany, system kapłanów zabił Jezusa, przecież to nie było, że jacyś mordercy zabili Jezusa z ulicy.
Unosi się ja mimo nie wasz ofiarą, że Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, oddając cześć świętemu Janowi Pawłowi II, przynoś mi dali na ofiarę, która kładzie grzechy całego świata. Wejdzi na nas łaskawie i spraw, aby ta ofiara przyniosła nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami, w górę serca, dzięki składaj mi Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, służne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, wszechmogący, wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dzięki czynienie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddaję mi cześć świętemu Janowi Pawłowi, papieżowi, którego dałeś swojemu ludowi, jako godliwego pasterza. Jego życie Duszę moją, duszę moją, niebiosa i ziemia chwały Twojej, osadba na wysokości, błogosławiony. Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uśmiech te dali mocą Twojego Ducha, aby stało się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolny, wydał się na mękę i wziął chleb, i dzięki Tobie składając, łamał i rozdał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jeszcze z tego wszystko, to jest moje ciało moje, które za was będzie wydane. Swoim uczniom mówiąc: bierzcie i bijcie z niego wszystko, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Prosicie na moją pamiątkę. Stop.
choroba. Zimne dni są. Wspominając o śmierci stanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb z ciebie i zbawienia. Abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Tylko, że ludzie są kształceni przez ulicę, przez Kościół, przez ulicę, czyli przez krzywą rodzinę. No, przez swoją rodzinę to się może nawet nie liczyć, bo jak już nie słucha ojca i matki, ucieka z domu, no to jak przez rodzinę swoją? Nie ma. No. Także, proszę Państwa, sytuacja jest dramatyczna. Potem dochodzi do bójek, ale samego Kościoła, jak jacy są agresywni ludzie, no mówi ci taki ten Rysio, no weź tego Rysia. Spod Małkini, no to daj spokój. Awanturnik, co my tu będziemy o Wałęsie mówić? Że Kuzia na Juzia. Każdy człowiek jakieś straszne wady ma. No ale żeby ludzie no, po prostu zaczepiali się, byli agresywni, w sensie komunikacji, że nie umieją, nie potrafią, nie chcą się zrozumieć, że są ambitni, przeambiceni, ambitni niepotrzebnie, w sensie przeambiceni. I chodzą na msze i zemszy przychodzą i w kółko to samo, różańce w kółko to samo, a oni się nie zmieniają. Dlatego Biblia mówi, że choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, to nie wysłucham was, bo co z tego, skoro na waszych rękach i tak pełno krwi, i tak pełno krwi, obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie złe uczynki sprzed mojego oblicza. A cóż mi po mnóstwie waszych ofiar? Żydzi zanosili ofiary, tamci takie, ci takie, ale ofiary, jedno i to samo, faryzejstwo, system zły. Amen. Jest jakąś formę mają taką, no na pół pogańsko oddawania szpi, ale przynajmniej coś mówią o tym, że była niesprawiedliwość, że chamy zabiły papieusz. Przyjdź królestwo Twoje, nie będzie wola Twoja. Puść nam nasze winy, nasze winy, nasze jalajco. Miłuj nas, Panie, od zła wszelkiego. No słowo, jeżeli morduje się człowieka za pieniądze i nie przekonań religijnych, że się jest wykonawcą, jakimś trefnym już człowiekiem, to nie powiem, no tutaj. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś Twoje posłom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na krzywdę, lecz na wiarę swojego Kościoła, zgodne z Twoją wolą, napełnaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Ci katolicy przesadni, przesądni i też o Turysia mówi, że ja mu przez ramię zaglądam. No bo dlaczego? Bo on jest przesądny.
A ja mówię, słuchaj, ja właśnie słuchuję się, że ty słuchasz Radia Maryja. No i on spod Małkini pochodzi, no to wiadomo, że dawno, ale tam jeździ. Bądź tam, bądź. A jak dobrze, herbatkę popijemy, kawkę popijemy, wyrwanie, deszcz pada, bardzo dobrze. Niech ta sytuacja lipska tu nie przyjeżdża. Nie jest potrzebna ta sytuacja lipska tu. Że ludzie się modlą, proszę Państwa, się modlą i tacy są nerwowi, agresywni, tak mało tej psychologii mają. Mądrość do komunii, wiesz, Pana Boga zmieszali z jedzeniem, piciem, bo to przecież trzeba przyjmować do ust i picia, jeszcze kapłan pije, wiesz. A Biblia mówi, że tamtych kapłanów było więcej i też nie spisali się. No to po co jeszcze, jak już nie potrzeba? Jezus jest kapłanem nieprzemijającym i załatwił wszystko. Jedna osoba załatwiła wszystko, że i ofiar nie trzeba, że i kapłanów nie trzeba, bo Jezus Chrystus był kapłanem. Nie trzeba systemu żydowskiego w ogóle, dosłownego, przesadnego, przesadnego.
Bardzo dziękujemy. Od samego początku wspierają Radio Maryja. Za to twe hojne dary. I wszystkim kapłanom, a tak szczególnie tym obecnym.
obecnym tutaj. Wielkie, wielkie dzięki za wszystko. Musielibyśmy długo mówić. Życzymy, życzymy. Radio Maria napisze. Nie mówi, że nie, ale napisze. W każdym razie... Radio Maria. Ojciec prowincjał. I posługują bardzo ojcom posługującym dla Radia Maria, Centrali Radia Maria w Chicago, jest dyrektorem, i ojcu dyrektorowi Centrali Radia Maria w Toronto, którego tu nie ma, na pewno się łączy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy wszystkim. Jak podziękować wszystkim ministrom? Panu prezydentowi dziękujemy za życzliwość. Nie jeden raz żeśmy tego doświadczyli. Bywał tu nieraz, jako prezydent też, ale i również bardzo kochany w Polsce pani premier. Bardzo dziękujemy. Pani minister Beata Kempa, mam nadzieję, że przekaże pani dyrektor panu prezydentowi. No i wszystkim ministrom dziękujemy. Dziękujemy. Słuchajcie, czy to nie jest wielka sprawa? O jednym ministrze nie powiedziałem, że chciał być, i tak miałem napisane, jak to tak nie zgłaszają się, kto jest, i później można sobie pomylić. Tak? W każdym razie jeszcze miał być pan minister spraw wewnętrznych i administracji, pan minister Mariusz Błaszczak. Zadzwonił wczoraj i mówi: proszę ojca, muszę być na pogrzebie policjantki, która zginęła na służbie. I policji też dziękujemy. Dzisiaj był komendant policji, a jest jeszcze, panie komendancie, czy pan pokaże. Słuchajcie, wszystko się zmienia w Polsce na lepsze. Jeszcze cierpliwości i pracy i zmieni się zupełnie. Jak ja patrzę, jaka policja teraz jest kulturalna. Nawet jak człowieka złapią na drodze, są bardzo kulturalni. I za to dziękuję. Panią rzecznik, pani rzecznik, prawda? To panią widzimy w telewizji raz po raz. Co się to porobiło? Naszej telewizji, telewizji Trwam. Dziękujemy wszystkim, no wszystkim. Panu marszałkowi naszego województwa bardzo wielkie dzięki. Panu prezydentowi bardzo wielkie dzięki. Jak tak patrzę, wszystkim posłom, parlamentarzystom, europarlamentarzystom. Pan poseł Ryszard Czarnecki dobrze mówi w telewizji. Nie, jakoś tak kulturalnie i wszystko, prawda? Ja tak obserwuję czasem. Czy pan poseł i profesor nasz Mirosław Piotrowski też dziękuję. Wszystkim, już żeśmy posłów wymieniali, wszystkim wam bardzo, bardzo gorąco i serdecznie, tego by nie było. Popatrzcie tylko, kochani, ta świątynia, ile tu kamyków jest. A te kamyki to są żywe, odbicie tych żywych kamieni kościoła. I za to dziękujemy. Razem możemy uczynić wiele i dużo dobra się dzieje. Za to bardzo, bardzo dziękujemy. A dzisiaj jeszcze do organów trzeba przejść. Dziękujemy za te organy. To jest tylko 3454 piszczałki.
nie widać tego, parę razy brana do ręki. Wszystkie piszczałki są specjalnie robione do tych organów. To nie są jakieś atrapy czy stare odnowione. Wszystko jest specjalnie tu zrobione, porządnie, tak jak w tym kościele, zobaczcie, wszystko porządnie zrobione. A to robią wszystko Polacy zrobili. Wszystko Polacy powiedzieli. Niech się tym cieszyć. Łącznie z tym proszę popatrzeć kamień węgielny. Ekscelencjo, tak już krótko będę mówił. Ja pamiętam, ksiądz biskup zatelefonował kiedyś do mnie z Rzymu. Mówię, proszę ojca, mam. O 5:00 po południu już będzie kardynał odpowiedzialny za Bazylikę Świętego Piotra, kardynał Komastry, mówi, da nam kamień węgielny z pierwszych fundamentów Bazyliki Świętego Piotra. I to właśnie tu jest. Wszystko słychać, patrzcie się, duchowni, świeccy, wszyscy razem. I gratulujemy wszystkim, którzy to robią. I dziękujemy wszystkim. Tu jest tylko cząstka. Ale dziękujemy Polsce i Polonii. Polonii, tak jak powiedziałem, na ręce ojca Zbigniewa Pieńkosa. Wszystkim dziękujemy. Mówiąc Polonia, to myślę też bardzo mocno w tej chwili o panu Andrzeju Ryczek. Bardzo dziękujemy, panie architekcie, za to, że pan tu pracował bezinteresownie. I powiem wam, mówił tylko tyle, bo wszystko rozdał. Ale możecie mi zafundować bilet do Polski, z Polski do Ameryki. Życzymy. Nie wzięła ani 5 groszy. Życzymy. Ani 5 groszy. Także to poproszę. Dziękuję jeszcze raz na ręce księdza Wojciecha Miszewskiego. Patrzy, gdzie on jest. Jest. Cały czas mieszka tam pan Andrzej Ryczek. I cały czas on jest. Ogromne dzięki. I kochani, dziękujemy też za te organy. I tu chciałbym pokazać twórcę organów. Ale i księdza profesora Grzegorza Poźniaka. Gdzie on jest? Gdzie ksiądz profesor jest? Prosimy księże, niech zobaczą księdza. No. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławienia. Nie ksiądz przyjdzie do tych, których ksiądz wyciągnął skąd. To ten człowiek. To ten człowiek. Ksiądz profesor Grzegorz Poźniak z Opola, dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej, a równocześnie wykładowca na Uniwersytecie Opolskim i na Uniwersytecie w Hawanie. Na Kubie. Mówię to o tym, bo jeśli... Hawana. Może ktoś się znajdzie i pomoże, żeby ksiądz profesor miał na bilet tam. Na bilet chociaż tak ja. Z PKO jest jeszcze ten pas. No dlaczego by w PKO by już, gdyby miał na bilet, a nie tylko, tam kończy tą szkołę. Skończy tą szkołę właśnie dla młodzieży w Opolu i jeszcze mu brakuje trochę pieniędzy. Naprawdę, może by ktoś dał. Czemu nie? To jest takie wielkie dobro. A księdza profesora poznałem, jak przyjechał na program i mówiłem o organach. I mówi, no to zrobimy. I zrobił. Jeszcze ksiądz doktor był z Gliwic, taki wspaniały. A organy zrobił pan Henryk Huber. Pan Henryk Huber, który jest tu z rodziną. Po nocach tu pracował, później przychodziłem sobie, oni tam już piszczało, to coś wkładali. Zobaczcie, ma ładną rodzinę. No, to super ducho. No ile? Wszyscy są tutaj? Dwóch brakuje tu. Siódemka, jak 7 sakramentów świętych, no. Pięknie, gratulacje, ale jeszcze jedno. Powiem, że już tak było, że dowiaduje się organy, czegoś dowiaduje się pan Henryk jest w szpitalu. I co? Sepsa.
Pamiętacie, jak modliliśmy się za niego? I powiedział mi, lekarz mu powiedział jeszcze 4 godziny życia albo cud. Żyje trochę dłużej niż 4 godziny i zrobił organy, skończył. Bóg zapłać, wszystkim Bóg zapłać. Kochani, razem możemy uczynić wiele. Jeżeli komuś nie powiedziałem dziękuję, to proszę wybaczyć. Oczywiście chórowi bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy chór nauczycielski w Toruniu. Bardzo dziękujemy wszystkim jeszcze raz posłom i z Świętokrzyskiej i z Torunia i z wszystkich stron. Wszystkim i jeszcze jedno. Dzisiaj zaczyna się 3 rzeczy. Dzisiaj rozpoczyna się następny rok akademicki. Dzisiaj rozpoczynają się organy i dzisiaj przed mistrz nasz organowy, magister sztuki, pan Kamil Wroń. Dziadek jego, pradziadek, pracował razem z Karolem Wojtyłą w Krakowie, w kamieniołomach i fabryce sody i mówił do młodego Karola Wojtyły, a ty to powinieneś być księdzem, bo masz takie delikatne ręce. A on już studiował w podziemnym seminarium. Zobaczcie, z Krakowa przyjechał. Pradziadek taki i trafił tam Jan Paweł II i Toruń Jan Paweł II. Życzę, żeby pan się czuł też dobrze, a powiedział też na drugi dzień, jak przyjechał, mówiarcy tu w Toruniu są bardzo uprzejmi ludzie. Będzie w sklepie. To miał pan szczęście, no powódź. I życzę wszystkim szczęścia, Bóg zapłać. Akt zawieszenia, mój ojciec Grzegorz mnie tutaj poprawia. Czy możemy? Akt zawieszenia Matce Bożej. Maryjo, niepokalana zawsze dziewico, z wdzięcznością wspominając dzień, którym oddałem się całkowicie do Twojej dyspozycji. Proszę Cię dzisiaj na nowo. Posługuj się mną wedle Twojej woli. Uczyń ze mnie nieposłuszne narzędzie w Twoich dłoniach. O Matko Chrystusa, Matko Kościoła. Od chorób broń wszystkich, od chorób, nieszczęśliwych wypadków, broń, broń. Maryjo, Maryjo. Stawał się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen. Maryjo, gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja. Prowadź Radio. To Radio Maryja. Poprowadź, poprowadź. Ksiądz biskup Józef Szamocki. Maryjo, Maryjo. Dwie kopie dekretów. Dwie kopie. Salvatore Penacchio. Salvatore. Dwa dekrety, kopie tych dekretów dla sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. To kościół wotywny. To wotum za wielką posługę wielkiego Polaka Jana Pawła II. Pierwszy dekret ratyfikacyjny Jana Pawła II podpisany przez papieża Benedykta XVI. I drugi dekret kanonizacyjny podpisany przez papieża Franciszka. Wraz z darem odpustu zupełnego dla wszystkich wiernych biorących udział w uroczystościach przewidzianych na ten dzień i łączących się z nami przez Radio Maryja i Telewizję Trwam. Jeden moment. Szydź Boże. Drodzy bracia i siostry. Matka Boża i święty Jan Paweł II zgromadzili nas wokół Chrystusowego ołtarza, abyśmy pączekowali
Bogu za dzielu świętego papieża i napełnili nasze serca oliwością ewangeliczną. Nie można mieć im tego, czego nam by brakowało. Dziękuję. Grazie. Dziękuję biskupowi Andrzejowi oraz ojcom redentoristom za zaproszenie do wspólnej modlitwy z uznaniem Patrze na dzieło stróżu tego sanktuarium związanego i dziełem nowej ewangelizacji. Niech ich duchowe zaangażowanie przynosi obfite owoce na mocy decyzji Stolicy Apostolskiej za nawiedzenie tej świetnej określonej dni. Można Maryjo, Maryjo, pokójmi bankami. A teraz w imieniu papieża Franciszka udzielę apostolskiego błogosławieństwa. Teraz nastąpi wyjątkowo uroczysty moment wręczenia absolwentom
studiów magisterskich pamiątkowych różańców. Obrączek z wygrawerowanym hasłem uczelni Fides Ratio et Patria. Obrączka jest symbolem miłości, wierności. Uczelnia wyrasta z takich wartości jak umiłowanie Boga i Kościoła, patriotyzm, czyli miłość ojczyzny, oraz wierność prawdzie i mądrości. O wręczenie obrączek absolwentom studiów magisterskich proszę ojca rektora założyciela, ojca Tadeusza Rycyka oraz ojca rektora, ojca Zdzisława Krawkę. Symbol wierności ideom uczelni magistrzy będą przyjmować wraz z dyplomem ukończenia studiów. Wręczenie dyplomów studiów licencjackich i inżynierskich. Teraz nastąpi wręczenie dyplomów absolwentów studiów licencjackich. Serdecznie zapraszamy tych, którzy ukończyli studia magisterskie. Zapraszamy w kolejności alfabetycznej. To już są. Proponuję, zanim wyjdą inni, i do pana organista, dobrze? Pokażę jeszcze coś. Jak przyjąłem. Dum. Dum Ave Maria, Ave Maria.